podwyżki za ciepło. Dwoimy się i troimy, żeby tak naprawdę czynsze dla naszych mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej były jak najmniejsze. Karate w spółdzielni mieszkaniowej. Staram się swoją tą wiedzę przekazywać następnym pokoleniom. Pastorałko Nieś się Biała. Koncert charytatywny Pastorałko Nieś się Biała ma w naszej placówce długie tradycje. Bezpieczne ferie. Święto babci i dziadka. Patrycja Oleszek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Nasza stacja jako jedyna z lubartowskich redakcji informowała o zagrożeniach 2018 roku związanych z podwyżkami. Dzisiaj mamy wyjątkowo złą wiadomość dla mieszkańców Lubartowa, bo nasze prognozy niestety się potwierdziły. Już od lutego lubartowskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej z jej prezesem Andrzejem Kardaszem na czele podnosi opłaty za centralne ogrzewanie i to uwaga, o 8,5%. Dla osoby mieszkającej w 50-metrowym mieszkaniu to aż 120 zł mniej w portfelu w ciągu roku. Co ciekawe, pan prezes Kardasz w 2008 roku, wówczas jako radny miejski, sprzeciwiał się podwyżkom podatków, stając w obronie budżetów lubartowian. Decyzja prezesa Kardasza to z pewnością jedna z pierwszych jego decyzji, który powołany na tą funkcję został w ostatnich dniach czerwca, a dokładnie 28 czerwca 2017 roku. Po 85 dniach od nominacji Kardasz kieruje do URE wniosek o podwyżkę opłat za ciepło. Wniosek Kardasza wpłynął 22 września i niestety dla naszych kieszeni wchodzi w życie już 1 lutego 2018 roku. Po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Lubartowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubartowie, zwanego w dalszej części decyzji przedsiębiorstwem, zawartego w piśmie z dnia 22 września 2017 roku. Zatwierdzam ustaloną przez przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres do dnia 30 kwietnia 2019 roku. Uzasadnienie. Na wniosek przedsiębiorstwa w dniu 22 września 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Pod nowymi wnioskami o nową taryfę dla ciepła widnieje podpis prezesa Kardasza. Skutek decyzji Kardasza powoduje, że aż o 20 groszy wzrasta zaliczka na centralne ogrzewanie w budynkach zasilanych przez lubartowski PEC. Skutek podwyżki Kardasza najłatwiej przedstawić na konkretnym przykładzie. Przy mieszkaniu o metrażu 50 m kwadratowych podwyżka ciepła o 20 groszy to 10 zł miesięcznie, a 120 zł rocznie. Jak pan ocenia decyzję nowego prezesa? Negatywnie, i to bardzo negatywnie. Przyznam się, że my jako zarząd dwoimy się i troimy, żeby tak naprawdę czynsze dla naszych mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej były jak najmniejsze. I proszę zwrócić uwagę, że już nowa Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Krzysztofa Paśnika obniżyła fundusz remontowy o 20 groszy po to, żeby właśnie coraz bardziej odczuwalne były sytuacje naprawdę takie komfortowe dla naszych mieszkańców. A tutaj okazuje się, że tak naprawdę bez żadnych zapowiedzi, bo miesiąc temu mieliśmy posiedzenie komisji budżetowej, gdzie pan prezes Kardasz był, wprowadza się podwyżkę, tak jakby troszkę tylnymi drzwiami, o 20 groszy właśnie, czyli tyle, ile my zdjęliśmy, tyle za chwilę jest to uzupełnione, jeżeli chodzi o te opłaty czynszowe, więc 10 zł każdego miesiąca więcej, więc 120 zł to są naprawdę duże pieniądze dla mieszkańców. Jak słyszeliśmy podczas tych spotkań z panem prezesem na naszej komisji, nie ma tutaj żadnego innego pomysłu, jak tylko tak naprawdę przeliczanie kosztów i wrzucanie ich od razu do kieszeni kogoś innego. No, dziwi mnie to bardzo, bardzo, bo pamiętam pana radnego Kardasza, jak w 2008 roku niemal jak rejtan w Urzędzie Miasta darł szaty przy mównicy. Tutaj oczywiście jest dosyć mocne porównanie z mojej strony. I walczył o to, aby nie podnosić podatków, gdzie ewidentnie mówił, że są to kwestie, gdzie ktoś, kto prowadzi działalność, czy mieszkaniec, musi, dla niego każda złotówka jest ważna, że media wzrastają również. No przecież mediami właśnie teraz zarządza pan były radny miejski. I mam takie wrażenie, jakby punkt widzenia zależał od punktu siedzenia. Patrząc również na te osoby, które przejęły władzę w Lubartowie, bo patrząc w skali ogólnopolskiej, no to jednak ten PiS ogólnopolski troszkę inaczej zarządza tym krajem niż te osoby, które mam wrażenie tylko startowały z tych list i tylko był im szyld potrzebny po to, żeby zyskać jakieś poparcie, a dzisiaj realizują coś zupełnie innego, bo i podatki wzrastają, ale no podwyżka jest niemała, to jest 8,5% średnio, więc
Naprawdę, punkt widzenia w tym przypadku, jak na dłoni widać, że zależy od punktu siedzenia. A w jaki sposób PEC uzasadnił podwyżkę? No właśnie, żebym to ja wiedział. Jest sytuacja taka, że dostaliśmy gołe pismo od pana prezesa, że są nowe taryfy zatwierdzone, zresztą taki sprytnie to jest zrobione, bo że URE zatwierdziło tak, jakby się ktoś wstydził przyznać do tego, kto wystąpił z wnioskiem, a pamiętajmy, że URE samo nie podwyższa opłat. Bez uruchomienia się pana prezesa, a uruchomił się 22 września, więc już wcześniej musiał pewne przeliczenia liczyć, założenia przygotowywać, a przypomnijmy, że w ostatnich dniach czerwca został powołany na prezesa, więc tak naprawdę w lipcu i sierpniu siedział z kalkulatorem i liczył, o ile to podnieść opłaty za centralne ogrzewanie. No i przychodzi informacja do nas, do spółdzielni mieszkaniowej, zupełnie golusieńka, bez żadnego uzasadnienia, dlaczego, z jakiego powodu, czym to jest spowodowane. Po prostu przesłano gołą tabelę i teraz zawiadomcie mieszkańców, że najlepiej jakby całą winę można było zwalić na kogoś innego, tylko nie na mnie, bo, no właśnie, bo jakieś bo jest ukryte. Ktoś się boi chyba przyznać do tego, że wprowadza podwyżki. Kilka lat temu na zebraniach w spółdzielni krytykował koszty spółdzielni. Tak, krytykował koszty spółdzielni. Ja przypomnę, że to właśnie a propos tych kosztów przy przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, bo polecam, żeby sobie mieszkańcy przypomnieli właśnie relacje z posiedzenia Komisji Budżetowej, gdzie tak naprawdę usłyszeliśmy, że jeżeli chodzi o tą stronę kosztową, to prawie, że się nic nie wydarzyło w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, czyli tak naprawdę, a na przestrzeni tych ostatnich 20 lat PEC podwyższyło opłaty o 330, no teraz już ten wskaźnik będzie o wiele wyższy, 330%, jeżeli chodzi o gigajoule, a cena węgla poszła tylko o 100%, więc widać jak na dłoni, że inne koszty, które są związane z przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, radykalnie poszybowały w górę. Tak naprawdę chyba nikt z tym nic nie robi. Jakie koszty wypomniał wówczas na spotkaniu z naszymi członkami ówczesny jeszcze członek, pan Kardasz? A mianowicie wypomniał takie oto koszty, że spółdzielnia mieszkaniowa miała czelność zapłacić za projekty, jeżeli chodzi o fundusze strukturalne. Więc no my byliśmy tacy źli, wydaliśmy wtedy 10 tysięcy na projekt, to było takie wysokie, takie niedobre, takie niegrzeczne, wręcz trzeba było prawie, że rozważać, czy w ogóle udzielić absolutorium zarządowi za to, że zarząd postarał się o te fundusze i my te fundusze wzięliśmy. Natomiast na ostatnim spotkaniu z Komisją Budżetową, no z rozbrajającą szczerością przyznał nam się tutaj były już kierownik zaopatrzenia, pan Kardasz, że PEC nie przystąpił do i nie ubiegał się o to fundusze, bo tak naprawdę nie widział tego sensu, bo niejasno jakoś została wytłumaczona sprawa związana z odnawialnymi źródłami energii. No gdyby nie pan Turowski, który siedział obok pana prezesa, to chyba pan prezes sam by nie wiedział o tym, o czym mówi, nie potrafiłby nam wyjaśnić, do czego zmierzał i o czym chciał powiedzieć. Było to dramatyczne. No z jednej strony, jeszcze raz podkreślam, biega się. Ja czasami jak czytam niektóre gazety, to śmiać mi się chce, gdzie się wyłuszcza różnego rodzaju problemy. Innym instytucjom chodzi mi tutaj chociażby między innymi o starostwo powiatowe, a we własnym ogródku robi się taką rzecz, że po prostu rżnie się, ceny wysokie i nie patrzy się na nic, po prostu wprowadza się podwyżkę, bo, no właśnie, jeszcze najgorsze jest to, że nie wiemy jakie jest bo nikt nam tego nie uzasadnił. Tomasiak wspomniał z jednej strony o wyjątkowej dbałości o koszty spółdzielni, a z drugiej strony wspomniał o tym, że w 2008 roku ówczesny radny miejski, a dzisiejszy radny apelował, aby nie podnosić podatków. Mam prośbę do państwa radnych, żebyście naprawdę państwo raz w historii tej rady nie podnosili podatków. Stawki podatków lokalnych mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatki mają dość duży wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy sobie w prosty sposób policzyć halę o wielkości 1000 m² i plac do tego 2000 m², to pan radny będzie widział, jaki mniej więcej koszt utrzymania tych budynków jest w tym zakresie. Zarówno podatki lokalne, zarówno media, jak i inne sprawy mają wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Grzmiał w 2008 roku z mównicy w Urzędzie Miasta Kardasz. Dzisiaj ówczesny radny podnosi radykalnie opłatę właśnie za media. Tomasiak wspomniał także o tym, że nie był szczęśliwy powołaniem Kardasza na prezesa. Przypomnijmy tamto wydarzenie. W 2006 roku
roku nie miał pracy, ale za to miał duże ambicje. Chciał 50% miejsc w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej i uważał, że ma możliwość wpływania na decyzje ministra Ziobry. W 2011 roku twierdził, że szedł ulicą i pomyślał, że złoży podanie do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i chwilę później, a dokładnie w tym samym roku, radny został zatrudniony w spółce miejskiej. W zeszłym tygodniu gruchnęła jak grom z jasnego nieba informacja, że objął funkcję prezesa spółki, do której zaszedł 7 lat wcześniej. Mowa o archeologu, działaczu lubartowskich struktur PiS, byłym radnym Rady Miasta, czyli Andrzeju Kardaszu. Nowy prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej ma w swoim życiorysie różne okresy współpracy z różnymi formacjami politycznymi. I tak dla przykładu w 2002 roku związał się z lubartowskim Porozumieniem Samorządowym, gdzie startował do wyborów razem z działaczami Unii Wolności. Zdobył wówczas jedynie 42 głosy, a koledzy z listy, którzy dostali się do Rady Miasta, nie zauważyli Kardasza, który z pewnością nie jeden raz przechodził obok miejskich jednostek. Kilka lat później wiąże się z lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Partia w 2005 roku obejmuje władzę w Polsce i razem z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin powołuje rząd. Nowy prezes PEC w lubartowskich strukturach PiS stara się uchodzić za szarą eminencję. Na początku 2006 roku żąda miejsc w lubartowskiej spółdzielni, powołując się na wpływy u posłów i ministrów. Nasza stacja ujawniła wówczas to, co mówił bez zażenowania nowy prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Połowa stanowisk w Radzie Nadzorczej dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości w zamian za roztoczenie parasola ochronnego nad spółdzielnią, obietnica pomocy w odzyskaniu środków, ale kosztem upolitycznienia spółdzielni, to oferta, jaką przedłożyli w 2006 roku działacze lubartowskiego Prawa i Sprawiedliwości członkom Komitetu Ratowania Spółdzielni. Komitet odmówił. Żądania PiS-u prezentował Andrzej Kardasz, który w tym roku chce wejść do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Spotkanie odbyło się w siedzibie PiS przy ulicy Cmentarnej 5 stycznia 2006 roku. A tutaj no cóż, no jesteśmy po rozmowie z posłami naszymi, którzy nam tutaj oferują pomoc w sprawie rozwiązania kłopotów finansowych tej spółdzielni, czyli próby odzyskania tych środków, które gdzieś poszły według mnie nie do Szwajcarii, a są w okolicach obligacji skarbowych Skarbu Państwa. A jak pan wie, to ja nie wiem, czy pan wie, no więc panu powiem, że posłanka Sadurska jest dość dobrą znajomą ministra sprawiedliwości Ziobry. I tutaj w tym zakresie jakoś teraz w tym momencie będzie biuro poselskie. Będzie biuro poselskie w styczniu, otwieramy to biuro. Pomoc we wszelkim możliwym zakresie, w jakim ona jest w stanie świadczyć na rzecz tej spółdzielni, taką pomoc nam zagwarantowała. Tylko żeby taką pomoc świadczyć, to my musimy jednak mieć wpływ jako, powiedzmy, ludzie reprezentujący na określone środowisko, na Radę Nadzorczą Spółdzielni. No nie ma co się oszukiwać. To wydaje mi się, że to są dwa, trzy słowa. Krócej nie można. Jak widać, PiS ustami Kardasza w sposób jasny i czytelny powoływał się na kontakty z posłanką Sadurską oraz na jej rzekome wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jasno i precyzyjnie dał także do zrozumienia, że bez wejścia do Rady politycznych namiestników PiS-u pomocy nie będzie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy również władze wojewódzkie dążyły do upolitycznienia lubartowskiej spółdzielni. Powiem tak, pan się wypyta, co było w 2006 roku. Ja sobie nic nie przypominam, żeby takie coś miało miejsce. Niewykluczone, że w ramach jakichś tam interwencji w stosunku do mieszkańców jakieś pismo wysyłałam, natomiast nie pamiętam, żeby lubartowscy działacze PiS-u się w stosunku do mojej osoby, z moją osobą się podpisali. I ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek ze mną rozmawiał na temat spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. Działam na powiecie lubartowskim, teraz jadę w sprawie wiatraków, natomiast wszystko, co robię, robię w sposób jawny. Natomiast nikt ze mną nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek ze mną rozmawiał na temat spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. Na wpływy z rządem Rzeczpospolitej Polskiej powoływała się dla odmiany Anna Bielińska, dzisiaj pracująca w Urzędzie Miasta. Ja rozumiem to w ten sposób, że Rada Nadzorcza, a także cała sytuacja ekonomiczna, jaka istnieje w tejże spółdzielni, jest bardzo istotna, a do rozwiązania wielu problemów w
sferze ekonomicznej, no niestety będzie potrzebne tutaj także wsparcie ze strony, prawda, i rządu, i niektórych przedstawicielstw. I to jest dla nas bardzo istotne. Po emisji materiału sprawą zajął się Wydział do Zwalczania Korupcji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Materiały przekazał do lubartowskiej prokuratury, a ta wszczęła postępowanie. Prokuratura rejonowa w Lubartowie prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w 2006 roku powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych, to znaczy w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu odzyskania środków pieniężnych wyprowadzonych z konta spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie w zamian za obietnicę uzyskania korzyści osobistych przez osoby powołujące się na te wpływy. Śledztwo jest prowadzone w kierunku artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego. Zostało wszczęte w lutym tego roku i może trwać 3 miesiące, przy czym nie wykluczam przedłużenia tego postępowania. Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o informacje, które zgromadziła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Wydział do Walki z Korupcją. Po emisji materiału zareagował także Andrzej Kardasz, który wydał specjalne oświadczenie. Informacje zawarte w publikacji sugerują, że powyższe wypowiedzi padły z moich ust z mównicy jako radnego Rady Miasta, co jest nieprawdą i kompletną bzdurą. Są to zdania wyrwane z kontekstu i nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Pochodzą z nagrania wykonanego po kryjomu w 2006 roku w sposób urągający relacjom międzyludzkim, bez wiedzy, zgody i woli osób w nim uczestniczących, czyli m.in. mnie, pani Anny Bielińskiej i pana Grzegorza Gregorowicza. Rozmowy rzeczywiście odbyły się w gronie 6 osób: Bielińska, Gregorowicz, Kardasz, Tomasiak, Zawadzki, Mielczarek. Trwały około 90 minut i dotyczyły głównie możliwości pomocy dla spółdzielni, a ich przebieg według mnie był zupełnie inny jak ten przedstawiony w nagraniu filmowym. Czytamy w specjalnym oświadczeniu, jakie Kardasz przekazał mediom. Rok od wydania oświadczenia radny Andrzej Kardasz przypomina sobie szczegóły spotkania z 2006 roku. Mogłem obiecywać, że porozmawiam w sprawie spółdzielni z posłem. Skomentował portalowi MM Lubartów szczegóły spotkania Andrzej Kardasz, obecnie szef klubu radnych PiS w Radzie Miasta Lubartowa. Prawo i Sprawiedliwość, lubartowskie Prawo i Sprawiedliwość, powoływało się, zresztą zaproszono nas na dwa spotkania. Pierwsze spotkanie przy piwie, w knajpie, gdzie byliśmy zaskoczeni. Ja przypomnę, że to był 2006 rok. Przypomnę, że świeżo wybrani przedstawiciele na zebranie przedstawicieli, którzy mają wybrać nową Radę Nadzorczą, a tu lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości z panem Kardaszem, z panią Bielińską na czele zapraszają nas na spotkanie do najpierw knajpy i na zgodzie spotykają się z nami i tam słyszymy pierwsze żądania od Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogliśmy w to uwierzyć. I gdybyśmy dzisiaj powiedzieli mieszkańcom, że albo w chwili, kiedy struktury polityczne Prawa i Sprawiedliwości postępowałyby nieetycznie. W chwili, gdybyśmy powiedzieli uważajcie, bo albo byśmy mieszkańcom przekazali informację, że proponowaliście nam kwestie nieetyczne, nikt by nam nie uwierzył. Nikt. I po tym pierwszym spotkaniu właśnie na zgodzie my spotkaliśmy się w naszym komitecie. Cały zespół, który pracował nad tym, żeby spółdzielni mieszkaniowej doszło do zmian, był oburzony po prostu tym, co się wydarzyło. Byli zaskoczeni nasi działacze tego komitetu społecznego. Nie mogli dowierzyć w to, co uwierzyli, więc uznaliśmy całym zespołem, że musimy pójść na drugie spotkanie i na tym drugim spotkaniu nagrać to spotkanie, tak żeby mieszkańcy w przyszłości wiedzieli, z kim mają do czynienia i do czego potrafią się posunąć formacje polityczne. A być może nie formacje polityczne, bo tutaj posłowie zaprzeczają, że kontaktował się ktokolwiek z nimi. Wydaje mi się, że lokalni działacze polityczni, którym się w pewnym momencie uroiło, że są politykami przez wielkie P, że są osobami, od których zależy wszystko, że mogą decydować za wymiar sprawiedliwości, że mają po prostu tak bardzo silne kontakty, że mogą spółdzielni mieszkaniowej zwrócić środki finansowe, które wypłynęły poza granice państwa.
No i pan radny Kardasz takie nam oferty złożył. Kardasz otrzymuje czarną polewkę. Kilka lat później nagranie zostaje upublicznione i wydaje się, że przynajmniej w mieście jego nazwisko zostanie zapomniane. Mimo skandalu z nagraniami działa cały czas w PiS. W 2011 roku zostaje zatrudniony w PEC-u, czyli w spółce miejskiej, i to w chwili, kiedy jest radnym miejskim. O tym wydarzeniu także informowaliśmy na naszej antenie w 2011 roku. Kardasz wskoczył na funkcję kierownika. Z wykształcenia jest archeologiem, a zajmować się będzie transportem. A nie boi się pan tak węgiel wozić? Wykorzystania potencjału jako podstawy rozwoju. Strach jest, no ale zasadniczo się zawsze staram, żeby mieć kwit. Chcieliśmy porozmawiać z nowym kierownikiem, ale nie uznał za stosowne, by odpowiedzieć na nasze pytania. Złożyłem podanie i dostałem pracę. Nie zabiegałem o nią. Osoba, która tam pracowała, odeszła na emeryturę. Tłumaczy swoje zatrudnienie na stronach portalu mmlubartów.pl Kardasz. Przypomnijmy, że Kardasz w PEC znalazł pracę w 2011 roku. Już wówczas część radnych twierdziła, że owa funkcja to tylko okres przejściowy i zaufany człowiek burmistrza Bodziackiego przeszedł do PEC, aby otrzymać awans na prezesa. Nowy prezes nie wystartował w kolejnych wyborach do Rady Miasta. W tej decyzji także upatrywano zbliżającej się nominacji. Pamiętać należy, że radny miejski nie może zasiadać w zarządzie spółek miejskich. Zanim jednak skończyła się kadencja, podczas której Kardasz, jak to określił w prasie, szedł ulicą i pomyślał, żeby złożyć podanie do PEC, co zrobił i został zatrudniony, zasłynął definicją podwyżek. Być może już niebawem Lubartów będzie mógł poszczycić się Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Tak się stanie, jeżeli ziszczą się wypowiedzi radnych opozycyjnych, którzy zwrócili uwagę na nową definicję podwyżki, jaką przedstawił na ostatniej sesji radny Andrzej Kardasz. Radny zabrał głos w punkcie obrad, podczas którego koalicja poparła podwyżki podatków. Pani skarbnik źle powiedziała, że my podnosimy. My obniżamy, proszę Państwa, stawki podatkowe. My obniżamy te stawki podatkowe, bo średnioroczny, prognozowana inflacja średnioroczna na 2014 rok według założeń Narodowego Banku Polskiego to jest w tej chwili 2,4-2,5%. Więc przy stawkach głównych, jakie dotyczą grupy przedsiębiorców lubartowskich, bardzo tym zainteresowanych, jest to spadek o punkt procentowy w stosunku do prognozowanej inflacji. Ja Państwu powiem tak. Uważam, że to jest dobry kierunek, bo to nie jest podwyżka, to jest obniżenie tych stawek, średnio punkt procentowy. I tutaj, jeśli mamy zakładaną inflację na poziomie w granicach 2,5%, a te stawki nam nie rosną więcej jak przy budynkach, powiedzmy, przy budynkach mieszkalnych, przy budynkach związanych z działalnością gospodarczą o 1,49, czyli 1,5%, to mamy obniżkę tego podatku, faktyczną obniżkę tego podatku 1 punkt procentowy. Dlatego jeszcze raz Państwu mówię. Dla mnie te stawki w tym wymiarze proponowanym nam tu przez burmistrza to jest spadek obciążeń podatkowych dla mieszkańców i przedsiębiorców w stosunku do prognozowanej inflacji. Stąd uważam, że jest to ruch w bardzo dobrym kierunku i zachęcam Państwa do głosowania za to uchwało. Dziękuję bardzo. Zainspirowany jestem wystąpieniem mojego przedmówcy i stąd moja obecność tutaj. Cieszę się, że radny Kardasz tak tutaj ładnie nam zreferował, że stawki się obniżyły, choć się podwyższyły, bo w roku bieżącym to była stawka od budynków związanych z działalnością 20 groszy, teraz będzie 20,50 zł, co oznacza, że stawka uległa obniżeniu według Kardasza. Natomiast jego pogląd na temat właściwego kierunku no nie da się obronić wobec pewnych faktów. Dzisiaj przyjmując czy rzucając cyfrę 2,04 prognozowany wynik inflacyjny, niewiarygodny moim zdaniem, próbuje twierdzić, że zaproponowany wzrost o wskaźnik inflacji jest w stosunku do tej inflacji, którą on sobie tutaj właśnie podał, jest mniejszy, proszę Państwa,
Ale chciałem Państwu powiedzieć, że 4 lata temu, kiedy Rada kiedy burmistrz proponował, podobnie jak dzisiaj, wzrostowy wskaźnik inflacji, to wtedy był do przodu w tym kierunku, bo krzyczał tutaj z tej trybuny, przecież to zmiażdży, może niedosłownie, zablokuje, zniszczy działalność gospodarczą. Zero wzrostu, zero wzrostu. Dzisiaj mówi, że jednak wzrost, ale niekoniecznie taki, jak tutaj, prawda, określiliśmy, że jest średnio inflacyjny. Także jeszcze raz powtarzam, według Kardasza spadek oznacza z 20 zł i 20 groszy za metr kwadratowy na 20 zł i 50 groszy za metr kwadratowy w roku przyszłym. To dzisiaj Rada głosem między innymi pana Kardasza uchwali. To jest spadek wysokości stawek podatkowych na rok przyszły. Dziękuję. Dziękuję. Jak przypomnę sobie dyskusję z zeszłego roku, kiedy były również omawiane podatki, to słyszę tę samą definicję z ust tego samego radnego, że projekt uchwały, który zaproponował nam pan burmistrz, to jest obniżka podatków. Więc w związku z tym, że mamy taką nową definicję w Lubartowie i myślę, że powinny się zająć naprawdę potężne głowy, które przyznają Nagrodę Nobla, bo to rodzi nam się jakaś nowa definicja obniżek przez podwyżkę, to mam zapytanie do pani skarbnik. Jak ta obniżka poprzez podwyżkę wpłynie na budżet i czy w tym roku planowane wpływy z tych podatków, które w tej chwili mają wpłynąć do budżetu miasta, o ile będą mniejsze w stosunku do poprzedniego roku? Wróćmy do ostatniej decyzji burmistrza i tego, jak skomentował wybór swojego kolegi na prezesa. Zaakceptowałem tę decyzję. Andrzej Kardasz zna firmę, z nadzieją podchodzą do tego wyboru. Komentował prezesurę Kardasza w tygodniku Wspólnota burmistrz Janusz Bodziacki. Odmienne zdanie w sprawie wyboru ma Jacek Tomasiak. Panie prezesie, jak pan ocenia nominację na prezesa przedsiębiorstwa energetyki cieplnej dla Andrzeja Kardasza? Jako prezes spółdzielni mieszkaniowej oceniam to bardzo, bardzo negatywnie. Jestem wręcz zaskoczony tym, że pan burmistrz Janusz Bodziacki zgodził się na taką decyzję, żeby pan Kardasz pełnił funkcję prezesa w świetle tego, o czym wszyscy wiemy w Lubartowie, co działo się w ostatnich latach, jaki stosunek do spółdzielni mieszkaniowej, a przypomnę, że jesteśmy największym odbiorcą energii cieplnej, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, bo prawie połowę energii wykorzystuje spółdzielnia mieszkaniowa, mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej i ta nominacja no, musi co najmniej zastanawiać, jeżeli nie budzić wręcz obawy. Dlaczego? Pamiętajmy, że to, o czym wszyscy wiemy, czyli zachowanie pana wówczas Andrzeja Kardasza, osoby, która wtedy jeszcze nie była radnym, nie pełniła żadnych funkcji, znalazła się w Prawie i Sprawiedliwości po swoich wcześniejszych przygodach w różnego rodzaju innych formacjach i stawianie takich oto propozycji, że on ma mieć połowę ludzi z PiS-u, których wskaże on i działacze PiS-u mają mieć połowę miejsc w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomnę, wtedy sytuacja była bardzo trudna. To samo przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w tamtym okresie czasu wysłało bardzo taki negatywny list do spółdzielni mieszkaniowej, w którym wskazywało, że jeżeli natychmiast spółdzielnia mieszkaniowa nie spłaci długów, to PEC wystąpi na drogę sądową. Nie ukrywajmy, że w tamtym okresie jedyną możliwością była upadłość spółdzielni mieszkaniowej i wyzbywanie się majątku spółdzielni mieszkaniowej, żeby te zobowiązania uregulować. Przypomnę, że efektem tego był bardzo, bardzo drogi kredyt, który spółdzielnia musiała zaciągnąć. To wszystko poszło w kieszenie członków spółdzielni mieszkaniowej. I ta osoba w tamtym okresie czasu powiedziała, że albo połowa stanowisk, to wówczas w zamian za to będzie roztoczony parasol ochronny przez ministra Ziobrę, przez posłankę Sadurską. Ja szczerze mówiąc nawet nie wierzę w to, że te osoby były w kontaktach z panem Kardaszem. Myślę, że to było bardziej jego wywarcie presji na nas, jako tych członków ratowania spółdzielni mieszkaniowej i Komitetu Ratowania Spółdzielni Mieszkaniowej, niż realne jego rozmowy, które w ogóle przeprowadził. Ale to musi wzbudzać, jeżeli nie zastanowienie, to przynajmniej bardzo negatywne emocje. A widzę, że władze miasta, bez żadnych oporów, osobie, która składała takie propozycje takiemu podmiotowi jak spółdzielnia mieszkaniowa, no
wręczają nominacje, będzie za chwilę prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zastanawiam się, czy członkowie spółdzielni mieszkaniowej cieszą się z tego, że taka osoba, która takie propozycje miała czelność składać, będzie teraz prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zazwyczaj wszyscy się cieszą, jak z kominów wydobywa się biały dym. Ja patrzę na to w ten sposób, że pod tym, pod to prezesurą będzie ten dym wydobywał się wyłącznie czarny. Natomiast zobaczymy, no, jest kilka spraw niezałatwionych. My jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej z pewnością będziemy dążyli do tego. No, to jest również już nie tylko prezes PEC-u, ale również otrzymał część głosów. Co prawda małą ilość głosów, bo pamiętajmy, że jako druga osoba z listy Prawa i Sprawiedliwości został radnym w powiecie, osiągając no, niezbyt taki wynik, bym powiedział, satysfakcjonujący chyba każdego, kto do powiatu startuje, ale jest również radnym, więc teraz myślę, że mieszkańcy powinni oczekiwać, że w trybie absolutnie pilnym zostanie zlikwidowana taryfa A3, w której to członkowie spółdzielni mieszkaniowej w tej taryfie płacą za straty na przesyle, które nie są naszymi kosztami, nie są kosztami spółdzielni mieszkaniowej. Rury, którymi dostarczana jest energia cieplna, instalacje, którymi dostarczana jest energia cieplna, są majątkiem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, więc no, czas powiedzieć, sprawdzam również, czy to będzie tylko taka marionetka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i tylko dlatego, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości został wybrany, czy też będzie dobrym menedżerem i za chwilę okaże się, że to, czego nie można było przez ostatnie 11 lat uregulować, również rządy Prawa i Sprawiedliwości, tutaj lubartowskiego Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście mówię o burmistrzu, bo nikt inny nam takich obietnic nie mógł składać, że ta taryfa będzie rozpatrzona, że będą rozważane różnego rodzaju warianty, więc czekamy teraz, aby ta taryfa została zniwelowana i aby członkowie spółdzielni mieszkaniowej inaczej niż wszyscy, przepraszam, mieszkańcy budynków wielorodzinnych, bo to jest dedykowana taryfa dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, czyli ich wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, że nie będą dopłacały do tego, do czego nie powinny, czyli do strat na przesyle tej energii. Natomiast sama decyzja naprawdę jest no, dramatyczna. Dramatyczna. Zobaczymy po czynach ich, poznacie ich, ale po tych czynach, które do tej pory widzieliśmy, no nie mam naprawdę dobrych perspektyw na to prezesurę. Niestety, przeczucia Tomasiaka okazały się jak najbardziej zasadne. Kardasz nie tylko nie zlikwidował taryfy A3, a zafundował odbiorcom ciepła gigantyczną podwyżkę. Zanim Kardasz jako zaplecze burmistrza Janusza Bodziackiego nie zatwierdzał nowych, wyższych podatków, uważał, że nie wolno drenować kieszeni mieszkańców. Jego pogląd na kwestie podatkowe uległy radykalnej zmianie, kiedy uchwały o nowych stawkach podatków przekładać zaczął Bodziacki. To wówczas padły słowa o ruchu w bardzo dobrym kierunku. Teraz jako nowy prezes PEC wziął się za ustalanie nowych stawek za ciepło i chyba nikogo nie dziwi, że tu także zamiast obniżek mamy podwyżki. Dla kanału S Patrycja Oleszek. Daniel Iwanek, trzykrotny mistrz świata w karate tradycyjnym oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Europy i spółdzielnia mieszkaniowa. Co łączy Akademię Karate i nasz zarząd? Odpowiedź to 16 lutego, czyli pierwszy trening na sali widowiskowej spółdzielni. Akademia Karate Daniela Iwanka to kolejna propozycja naszej spółdzielni dla nie tylko mieszkańców spółdzielni. Od 16 lutego będą odbywać się regularne treningi dla grup dziecięcych oraz grup rodzinnych. Co ważne, wszystkie treningi prowadzić będzie trzykrotny mistrz świata w karate tradycyjnym. Proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że Pańska Akademia będzie prowadzić treningi w spółdzielni. Witam serdecznie, nazywam się Daniel Iwanek. Prowadzę zajęcia z karate tradycyjnego. Mam swoją szkołę w Lublinie, ale także zakładałem klub w Biłgoraju, w Puławach. Tam też jeżdżę, prowadzę zajęcia z dziećmi, ale i nie tylko. Pomysłem na to, żeby tutaj się znaleźć, to jest osoba pana Krzysztofa Paśnika, z którym też współpracuję. Jest to człowiek bardzo kompetentny, merytorycznie super przygotowany i w Centrum Spotkania Kultur, tam gdzie też mam swoją siedzibę i swoją salę gimnastyczną, swoją szkołę, zachęcił mnie do tego, żeby też zrobić coś takiego fajnego w Lubartowie. Z racji tego, że mam tu dużo przyjaciół, podchwyciłem ten pomysł i będzie to taki dodatkowy przyczółek oprócz Biłgoraja, Puław i Lublina, będzie dodatkowo Lubartowie.
Lubartów. W samym mieście Lublinie mamy najlepsze miejsca, ponieważ mamy salę CSKA, jak wspomniałem, mamy Aqua Lublin, mamy Centrum Sportu Akademos, mamy nowoczesną sferę edukacji na ulicy Paśnikowskiego, mamy nowoczesną szkołę na Sławinkowskiej, mamy Fitness Sports Parku, mamy w Marysinie, w którym mieszkam, także tych punktów, miejsc będzie coraz więcej w Lublinie. W międzyczasie jednocześnie będziemy rozwijać też województwo. Z racji tego, że już 27 lat zajmuję się karate i nieskromnie mówiąc jestem tym trzykrotnym mistrzem świata, to teraz staram się swoją tą wiedzę przekazywać następnym pokoleniom. I już mamy na przykład grupy rodzinne, gdzie ci, którzy zaczynali w wieku dziecięcym, już prowadzą zajęcia w mojej szkole. Także zatrudniam 5 instruktorów, tych instruktorów będzie coraz więcej. I tutaj jest pomysł na to, żeby właśnie taką grupę i rodzinną, i dziecięcą tutaj założyć właśnie w Lubartowie. Jak będą wyglądać programy treningów? Tak jak wspomniałem, o godzinie 17 do godziny 18 będziemy mieli grupę dziecięcą tutaj w spółdzielni. Przy tak wspaniałych warunkach tutaj mamy krzesła, ale te krzesła oczywiście, jest to sala widowiskowa. One będą składane, będziemy ćwiczyć na matach, czyli jest to w sposób bezpieczny, jest estetyka pewnego rodzaju, jest to nowoczesny budynek. Także wszystkie moje miejsca, w których jestem w całym województwie, to są przede wszystkim rzeczy nowe, to są wybudowane przez Unię Europejską, przy wsparciu Unii Europejskiej, dlatego w mojej szkole przede wszystkim musi być standard, czystość i to sobie też gdzieś tam w swoich działaniach cenię. Także jedna grupa to będzie grupa dziecięca, natomiast drugą grupą to jest to, co w dzisiejszych czasach gdzieś tam zanika, rodzina. To jest w samym Lublinie to już jest 5. czy 6. pokolenie grup rodzinnych, gdzie rodzice ćwiczą razem z dziećmi i to powstało na takiej zasadzie, że przyszedł rodzic, siedział albo czytał książkę, albo grzebał w telefonie i w pewnym momencie powiedział, czy ja też mogę się ruszyć, bo nie chcę siedzieć godzinę przed telefonem, prawda, czy przed komputerem, czy z książką. I patrzyliśmy na pomysł, dlaczego nie. I już od jakichś 15 lat prowadzę zajęcia z grupami rodzinnymi, gdzie jest to wspaniałe spędzenie wolnego czasu, aktywnego czasu właśnie ze swoimi dziećmi. Całymi rodzinami przychodzą do mnie do szkoły i też tą chciałbym ideę ruchu, rozwoju oraz grup rodzinnych tutaj przekazać do Lubartowa. Proszę nam powiedzieć, jak można zapisać się do Pana Akademii? Zapraszam na moją stronę www.danieliwanek.pl. Można to zrobić mailowo danieliwanek@onet.pl albo najlepiej bezpośrednio ze mną porozmawiać przez telefon. Mój numer to jest 507-197-539. Czy nazwijmy ich karatecy będą ćwiczyć przy ulicy Cichej 6 za darmo? No właśnie, to jest bardzo ważna informacja, bo zupełnie inaczej niż inne stowarzyszenia lubartowskie, karatecy, takich też nazwijmy, nie uzurpują sobie prawa do tego, żeby nieodpłatnie z czegokolwiek korzystać. Mało tego, mamy ofertę, która wskazuje, że są zainteresowani również wynajęciem pawilonu na Krzywym Kole. Pamiętając o tym, że ani taekwondziści, ani tenisiści nie chcą zapłacić ani złotóweczki, to zdradzę, że to stowarzyszenie, ta instytucja proponuje nam 5,5 tysiąca miesięcznie za to, żeby mogła trenować w baraku przy ulicy Krzywe Koło. 5,5 tysiąca miesięcznie to jest netto 60 tysięcy złotych w skali roku, brutto 85 tysięcy złotych w skali roku, które to środki stanowiłyby nadwyżkę bilansową, więc proponuję dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób uważają, że ktoś powinien robić coś i mieć za darmo i ktoś powinien na nich łożyć, żeby porównać sobie te wskaźniki. Prawie 100 tysięcy chce zapłacić podmiot, który chce robić to samo, co się dzieje na ulicy Krzywe Koło, no i chce zapłacić, więc również jakieś, przecież to każdy, kto ma odrobinę wiedzy, szacuje sobie koszty, szacuje sobie swoje przychody, no i później wie, że musi jakiś wynik mu wyjść in plus. No skoro ktoś nam proponuje 100 tysięcy prawie zapłacić za rok i trenować mniej więcej taką samą ilość osób, co dzisiaj trenuje przy ulicy Krzywe Koło 34, no to pozostawiam do zastanowienia naprawdę wszystkim członkom spółdzielni mieszkaniowej, czy uważają, że nadal powinniśmy tolerować nielegalne zajmowanie baraku. Podobno także inne sekcje sportowe chcą nawiązać współpracę ze spółdzielnią.
Tak, mamy bardzo daleko zaawansowane rozmowy, jeżeli chodzi o tenis stołowy. To również najprawdopodobniej już niebawem rozpoczną się ćwiczenia w naszej sali widowiskowej. No jeżeli opuści oczywiście AGS Lewart Lubartów barak, no to również i tam by prowadził, ta sekcja również trenowała. Czy członkowie spółdzielni będą mogli liczyć na wsparcie ze strony spółdzielni? Tak, i tutaj mam bardzo dobrą informację, ponieważ tak jak chcieliśmy to zrobić i przy baraku, ale niestety no, widzimy jak wyglądają te rozmowy, my jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej przedkładamy każdego roku na walne zgromadzenie taką uchwałę, z której zasilamy Fundusz Oświatowo-Kulturalny i z tego Funduszu Oświatowo-Kulturalnego również chcemy finansować między innymi treningi, tutaj jeżeli chodzi o treningi karate, na tą chwilę, bo tylko ta sekcja jest w tym momencie. W jakiej będą to wysokości dofinansowanie, jaki będzie koszt jednego treningu, właśnie uzgadniamy z podmiotem, który wchodzi do nas do spółdzielni mieszkaniowej, z panem Iwankiem, i w chwili, kiedy będzie on miał bardzo dokładnie policzone swoje koszty, wówczas my będziemy współfinansowali te treningi, ale o dokładnych zasadach zapewne powiemy albo tuż przed zakończeniem tego okresu feryjnego, albo zaraz po feriach, ponieważ wtedy ruszają też pierwsze treningi, a chcielibyśmy od razu wspomóc, podkreślam, naszych członków spółdzielni mieszkaniowej, Funduszem Oświatowo-Kulturalnym, tak żeby jak najtaniej można było te treningi przeprowadzać w naszym obiekcie i żeby mieszkańcy tak naprawdę przy niskich, bardzo niskich kosztach, zbliżających się, mam nadzieję, do niskich na razie kwot, powiem, nie będę mówił do jakich, żeby mogli czynnie uczestniczyć i czynnie ćwiczyć karate. Nasza sala widowiskowa służy seniorom, dzieciom, artystom i musielibyśmy jeszcze tak długo wymieniać. Teraz przy ulicy Cichej 6 będą ćwiczyć także karatecy i dobrze, że obiekt przy ulicy Cichej 6 będzie jeszcze bardziej wykorzystywany. Dla kanału S Patrycja Oleszek. 21 stycznia w Zespole Szkół nr 2 odbyła się impreza pod tytułem Pastorałko Nieś się Biała, organizowana przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie. W tym roku koncert odbył się na rzecz Bianki Dzięcioł. Koncert charytatywny Pastorałko Nieś się Biała ma w naszej placówce długie tradycje, organizujemy go po raz 18 i doskonale się wpisuje w taką misję, w działalność Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury, oczywiście taką działalność wychowawczą. Przez tych wiele lat staraliśmy się promować ideę wolontaryzmu, dobroczynności, wspierać instytucje i organizacje pozarządowe, ale przede wszystkim działać na rzecz mieszkańców naszego powiatu, którzy potrzebują po prostu pomocy. Dwa lata temu organizowaliśmy koncert dla Julki Biskorskiej. W tym roku kolędować będziemy na rzecz małej, przepięknej, prześlicznej dziewczynki Bianki Dzięcioł, która no niestety choruje na genetyczną chorobę, bardzo rzadką, o nazwie klątwa Odyny. Będziemy zbierać na operację, ponieważ istnieje możliwość pomocy dziewczynce poprzez wszczepienie rozrusznika wspierającego oddychanie dziecka. Przygotowaliśmy bardzo wiele przepięknych utworów, zarówno muzycznych, jak i tanecznych. Kolędować będą pięciolatki, kolędować będą ludzie dorośli, bo zaprosiliśmy do współpracy zespół Hurtownia. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żebyśmy wszyscy otworzyli nie tylko serca, ale także portfele i wsparli tą akcję charytatywną. Nasi wychowankowie, nasza społeczność włączyła się w organizację przede wszystkim Kwesty, ale także przygotowaliśmy loterię fantową. Fanty, zabawki na loterię przyniosły dzieci, wychowankowie naszej placówki. Pracownia plastyczna przygotowała kiermasz aniołów. No, przepiękne anioły, które mogą stanowić zarówno prezent, jak i też ozdobić nasze pokoje, a zwłaszcza pokoje naszych dzieci. Myślę, mam nadzieję, że po prostu uda nam się wesprzeć leczenie tej małej dziewczynki. W tym roku mogliśmy posłuchać wychowanków pracowni muzycznej, tanecznej i teatralnej oraz męską grupę wokalną Hurtownia.
Podczas koncertu odbyła się kwesta dopuszek oraz kiermasz upominków i prac plastycznych. Potrzebna jest kwota około 500 tysięcy złotych. Rodzice w tej chwili zebrali około 220 tysięcy. Wszystkie pieniądze ze zbiórek publicznych, również z tej, idą na konto, na subkonto Bianki Fundacji Słoneczko. I również dzisiaj, zaraz po imprezie, pieniądze będą przeliczone i w najbliższych dniach wpłacone na konto Słoneczka. Przed nami ferie 2018. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych jest priorytetem dla policjantów. Rozpoczęli oni działania kontrolno-prewencyjne pod tytułem Bezpieczne ferie. Młodzież z województwa lubelskiego w tym roku rozpoczyna ferię 29 stycznia, a kończy 11 lutego. W tym czasie uczniowie mają wolne od zajęć szkolnych i tym samym bardzo dużo wolnego czasu dla siebie. Należy pamiętać, aby szczególnie w tym okresie postawić na bezpieczeństwo naszych dzieci. Podczas zimowych zabaw warto jednak przestrzegać pewnych zasad, które pozwolą uniknąć nieprzewidzianych sytuacji, a także zachować dobry stan zdrowia. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na lód na zamarzniętym zbiorniku wodnym. Nawet jeśli przez wiele dni utrzymują się niskie temperatury i warstwa lodu jest gruba, na tafli mogą zdarzyć się cięższe fragmenty. Dzieci powinny również wiedzieć, że nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu jezdni czy innych niebezpiecznych miejsc, na przykład jeziora, rzeki, stromego urwiska. Działania policji skoncentrowane są przede wszystkim na przewożenia dzieci i młodzieży, a polegają m.in. na prowadzeniu wzmożonych kontroli autokarów i samochodów. W ramach sprawdzeń policjanci ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę, czy dzieci przewożone autokarami i samochodami osobowymi zapięte są odpowiednio pasami bezpieczeństwa lub znajdują się w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi, warto umówić się z właściwą jednostką terenową policji na sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i stanu psychofizycznego kierowcy, dzwoniąc wcześniej na numer 997. Pozwoli to nam uniknąć zamieszania bezpośrednio przed wyjazdem oraz długiego oczekiwania w kolejce. 21 i 22 stycznia babcie i dziadkowie obchodzili swoje święto. Wszystkie dzieciaki tego dnia miały okazję złożyć swoim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Babcie to współcześnie cała instytucja, bez której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina. Okazuje się ona bowiem nieocenioną pomocą przy wychowywaniu wnuków, umożliwiając rodzicom pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi. Powszechnie postrzegane są jako czułe i opiekuńcze, świetnie gotujące i zawsze gotowe nakarmić głodnych członków rodziny. Tradycyjnie sędziwy wiek kojarzony jest również z mądrością życiową babć. Co wnuki mogą życzyć wszystkim babciom? Dużo zdrowia, szczęścia. A dziadkowi to samo? Tak, tak. Zdrowia. A dziadkom? Żeby ciągle był zdrowy, chodził do pracy i dzięki temu niech nam kupuje zabawki. Dużo zdrowia i szczęścia. Zdrowia, szczęścia. Jak twierdzą psychologowie, dziadkowie kształtują tożsamość wnucząt, zarówno rodzinną, jak i historyczną. Często starają się im wynagrodzić błędy, które popełnili wychowując swoje własne dzieci. Dlatego dość powszechnie uważa się, że rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od rozpieszczania. Stora na dziadku, wina dziadkowie! Niech jak najdłużej żyją nam! Bez was, kochani, wasze wnuczęta A w dalszej części informacji. Nielegalny towar u 56-latka. Via Carpatia coraz bliżej. Informacje sportowe. Policjanci z Kocka zatrzymali 56-letniego mieszkańca gminy Ostrówek, który przechowywał na terenie posesji wyroby tytoniowe i alkoholowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Jak ustalili mundurowi, wytwarzał on też nielegalny towar w domowych warunkach. Podczas przeszukania mundurowi ujawnili i zabezpieczyli prawie 16 kg krajanki tytoniowej gotowej do produkcji papierosów oraz ponad 2,5 tysiąca sztuk nielegalnych papierosów. W mieszkaniu mężczyzny policjant zatrzymali kilka maszynek do ręcznej produkcji papierosów w domowych warunkach oraz maszynę z silnikiem elektrycznym służącą do rozrabiania tytoniu. Ponadto na terenie posesji zabezpieczono 8 litrów alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Z ustaleń wynika, że 56-latek wytwarzał w domowych warunkach krajankę tytoniową, z której wyrabiał papierosy, używając do tego ręcznych maszynek. Wskutek tej działalności mężczyzna naraził Skarb Państwa na straty w wysokości około 19 tysięcy złotych.
56-letniemu mieszkańcowi gminy Ostrówek grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. 24 stycznia została podpisana umowa na koncepcję programową dla 24 km trasy Via Carpatia od Lublina do Lubartowa. Koncepcję programową dla 24 km przyszłej drogi ekspresowej S19 od Lublina do Lubartowa wykona firma z Katowic. Droga ma powstać do 2024 roku. To fragment międzynarodowej trasy Via Carpatia łączącej Europę Północną i Południową. Umowa z wykonawcą koncepcji programowej została podpisana w środę 24 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Trasa Lublin-Lubartów to najbardziej obciążony fragment S19 w Lubelskim. Według pomiarów z 2015 roku dziennie przejeżdża tędy od 20 do 25 tysięcy pojazdów. W podlubelskiej miejscowości Niemce tworzą się na tej trasie uciążliwe korki. Planowana S19 na trasie Lublin-Lubartów pobiegnie w większości nowym śladem, omijając od wschodu miejscowość Niemce. W ramach tej inwestycji ma być też przebudowana istniejąca obwodnica Lubartowa. Zaprojektowana zostanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzło oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. A teraz zapraszamy Państwa na informacje sportowe. W niedzielę 21 stycznia w hali zespołu szkół nr 2 w Lubartowie odbył się turniej halowej piłki nożnej w kategorii młodzik starszy. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz trener drużyny młodzików Marek Och. W turnieju zagrało 10 drużyn podzielonych na dwie grupy, a następnie odbyły się mecze o miejsca. Ostatecznie wygrały Orły Kazimierz, pokonując w finale zespół Mosiru rocznik 2006 w rzutach karnych 2-1. W regulaminowym czasie padł bezbramkowy remis. Kolejne miejsca zajęli Tęcza Bełżyce, Mosir 2005 niebieski, na 5. miejscu Mosir 2005 biały, 6. lokata Unia Wilkołaz, 7. miejsce Garbarnia Kurów, 8. Ludwiniak, 9. Tęcza 2 Bełżyce, a 10. lokację zajął UKS Dys. Najlepszym strzelcem turnieju został Dorian Paluch z 6 golami, reprezentujący Mosir 2006. Najlepszym zawodnikiem wybrano Mikołaja Zachaja z Orłów Kazimierz, natomiast najlepszym bramkarzem została Amelia Kołodziejczyk z Garbarni Kurów. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. W piątek 26 stycznia będzie pochmurno. 3 stopnie Celsjusza to wartość, jaką ujrzymy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1021 hektopaskali. Deszczu ze śniegiem możemy spodziewać się 27 stycznia w sobotę. Temperatura powietrza delikatnie spadnie do 2 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1029 hektopaskali. Deszcz przewidywany jest w niedzielę 28 stycznia. Na termometrach ujrzymy 4 kreski powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne spadnie do 1022 hektopaskali. W poniedziałek 29 stycznia przewidywany jest deszcz. Na termometrach ujrzymy 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1014 hektopaskali. We wtorek 30 stycznia przewidywany jest deszcz ze śniegiem. Temperatura powietrza spadnie do 3 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1016 hektopaskali. Podobną aurą do dnia poprzedniego powita nas środa 31 stycznia. Temperatura powietrza delikatnie spadnie do 2 kresek powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne również spadnie do 1013 hektopaskali. Aura nie ulegnie poprawie również w czwartek 1 lutego i również będzie padał deszcz ze śniegiem. Temperatura powietrza delikatnie wzrośnie do 3 kresek powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne spadnie do 1002 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowana we współpracy z portalem Twoja Pogoda. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja się już z Państwem żegnam, dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia za tydzień.